bardzo dobry środek. Połysk malujemy pędzelkiem i to tak renowuje drobne ryski. Właśnie się przestraszyłem, że skóra mi schodzi z palców. No siema, siema. Bierzemy teraz, robimy akcję klimatyzację. Myślę, że tutaj, zobaczcie, to jest ta przesyłka. Więc przecinamy. Myślę, że tutaj są te płyny. To przynajmniej coś tam grucha, bardzo dużo zamawialiśmy. Czy ja zamawiałem przez internet. Zobaczcie, tu jest tak dobrze zapakowane. Tak mi się zdaje, że to płyny są tej klimatyzacji. Coś tutaj jest, ale zobaczcie, jak to zapakowane. Milion papierów. Dobrze. Kurczę, nie wiem, co to jest, zobaczcie. Jeden, a miało być dwa. Podejrzewam, że to jest ten płyn, ale zobaczymy. Nie będę spoilerował. Właśnie, folia stretch. Fajna rzecz. Ale widzicie, jak się skaleczę to przy was. No wiedziałem, że to jest tak. To jest do tych paneli. Do tych paneli. Bardzo dobry środek. Połysk malujemy pędzelkiem i to tak renowuje drobne ryski. Dzisiaj regenerujemy taką podłogę. Nie będziemy mechanicznie jej po prostu szlifować papierem, czyli cyklinować, bo to ja myślę, że jeszcze jest w miarę w takim dobrym stanie, jak widać, ale kupiłem taki środek na gruby połysk. Tutaj macie. Możemy go zastosować pędzelkiem, ewentualnie szmatką. Ja polecę szmatką i zobaczę, jak to będzie wychodzić. Później wypolerujemy, czyli szmatki na nóżki i będziemy tutaj to ładnie polerować. Zobaczymy, jak to ma takie mikro rysy, tak jak tutaj. Widzicie, mikrorysy ma to wszystko eliminować. Zobaczymy, czy da radę, czy nie. O, tutaj macie takie rysy, wszystko tych kółeczek. Dobra, startujemy. Ja myślę, słuchajcie, że kurczę, ja szmatko będę, bo to tym pędzlem to się zawalę. Spłynia będę robił. Siema. Nie wiem, czy widać to, ale mniej więcej tutaj nałożyłem ten preparat do tej kuwety, tak w linii prostej. I chcę zobaczyć, jak on się będzie tutaj, że tak powiem, spisywał. Powiem wam szczerze, że widać jest połysk na pewno. Teraz to po wyschnięciu musimy to wypolerować. Więc najważniejsze jest, żeby dobrze ten preparat nakładać. Ale jest różnica, ja widzę przynajmniej po te światło, zobaczcie. Jest efekt po prostu takiego żywego drzewa. Dobra, ja może światło przyniosę i będę widział wtedy pod światło bardziej, czy równo nakładam, czy nie. I dobra rada, szmatko jest bardzo dobrze nakładać. Ahoj. No siema, zobaczcie, to jest środek w aplikacji. Teraz poczekamy gdzieś 10-15 minut, niech on odparuje. I będziemy jeszcze raz polerować. Mam nadzieję, że są takie smugi, zobaczcie. I to jest od wina szmatki. Tutaj lepiej mi wyszło pod dywanem, ale z tej strony. Ale spokojnie można jeszcze raz to nanieść. Ale pierwsze wrażenie naprawdę jest ekstra.
bo przede wszystkim się świeci. Bardzo jest takie połysk. No siemanko, zobaczcie, środek na pewno tworzy jakoś strukturę. Właśnie się przestraszyłem, że skóra mi schodzi z palców, a jest po prostu taka cienka powłoka silikonowa. Więc spokojnie, myślę, że bardzo dobry do polecenia. No drogi jest ten środek, bo ten litr kosztował koło stówki. W ogóle 5 litrów kosztowało, no 5 razy tyle. Dobra, słuchajcie, idę w międzyczasie, wymienię wentylator w tej łazience, za czym to wyschnie. Na razie.